Bogusław Mol, kiedyś trener Pogoni Ruda Śląska, w tej chwili KK Bytom. Kilka słów o tym turnieju, jak to wyglądało z pana punktu widzenia, jaki poziom? Turniej fajny, no. Wprawdzie to jest taki okres dla nas martwy, także forma taka trochę wakacyjna, ale uważam bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Pograli, wszyscy są zadowoleni. Zgłaszacie się oczywiście do drugiej ligi. Ja przed chwilą mówiłem, chyba rekordowa ilość drużyn w drugiej lidze, bo jak naliczyłem, chyba 8 drużyn może być w grupie C. Wszystkich razem, bo dwie awansowały. No. Kto ma największe szanse na pierwszą ligę? Kto będzie próbował pierwszej ligi? Nie wiem, na razie to chyba za wcześnie. Za wcześnie o tym mówić. W sierpniu się okaże. Na razie tylko słychać, że zespoły mają kłopoty, problemy. Między innymi Ruda Śląska. Między innymi Ruda Śląska, także no, zobaczymy, to jeszcze na razie za wcześnie. Ale to wszystko jest na zasadzie na razie jakichś tam spekulacji, pogłosek. A jak Bytom kondycyjnie finansowo? Trudno mi powiedzieć, to pytanie nie do mnie, nie wiem. Ale będą wzmocnienia? Myślę, że na pewno jakieś będą wzmocnienia, natomiast na pewno nie będzie to jakaś duża rewolucja w składzie. My trzon zespołu mamy, na pewno trzeba uzupełnić. A doczekamy się wreszcie na Śląsku Ekstraklasy, bo była duża szansa teraz. Szansa była. Ale więcej zespołów się biło. Rozmawiałem niedawno z panem tutaj Niedbalski mówił, że w tym sezonie tylko Dąbrowa może, ten Tychy i może jeszcze się jedna drużyna będzie biła o awans. Radom. Czyli jest szansa. No jest szansa, na pewno, no. Oby, no. Bo tyle lat bez zespołu w najwyższej klasie. Jak Zastal mógł awansować po 10 latach, to dlaczego? Byli blisko, no nie udało się. No, jak pan stawia w tym meczu o finał, kto wygra, Mickiewicz czy Pogoń? Myślę, że Pogoń u siebie na tym. Poza tym nie będzie w golecie, no niech wygrają. No myślę, że Pogoń nie zniknie z mapy Śląska. Nie, mnie się też wydaje, że nie. Tyle lat zespoły z tradycjami, nie? Dokładnie, no szkoda by, naprawdę to szkoda by było. Dziękuję bardzo. Paweł Mol. I za chwilę mecz młodzików, reprezentacja Polski zagra ze zespołem Pogoni Ruda Śląska. Chyba to najmłodsza reprezentacja Polski. Chłopaki tutaj podekscytowani, no, za chwileczkę mecz pokazowy. Specjalnie dla koszykówki młodzieżowej z Rudy Śląski. Z turnieju z okazji 90-lecia klubu KS Pogoń Ruda Śląska z IBI.